Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Wojciech Nelec i zapraszam was na podróż po komiksie. I dzisiejszymi sponsorami będą liczby 6, 6 i 2. Właściwie nie liczby, a cyfry, ale wiecie, o co mi chodzi. Co się za tym kryje? Są to numery tomów komiksów, które będę chciał wam dzisiaj przedstawić. I będą to 2x6 tomy dwóch różnych serii. Szósty tom Gideon Falls i ostatni. Wracamy do tej historii, którą omawialiśmy jakiś czas temu w ramach naszej audycji. Czekaliśmy na tylko ten jeden finałowy tom i o nim będę chciał opowiedzieć. Szósty tom, ale nie ostatni, serii Sandman Neila Gaimana z wydawnictwa Egmont. Tutaj tylko dopowiem oczywiście, że Gideon Falls jest od Mucha Comics. A ten drugi tom, to jest kolejny tom serii Scott Pilgrim od wydawnictwa Nagle. Wracamy do tego niesamowicie specyficznego świata komiksu prosto z Kanady z wczesnych lat 2000. Tym razem pod tytuł to Scott Pilgrim kontra reszta świata. Jakże to intrygujące. Przypominam, że Prosto z kadru znajdziecie też na YouTubie, na Facebooku. Wystarczy, że wpiszecie Prosto z kadru. Zachęcamy do tego, żeby napisać coś pod postem na Facebooku. Zawsze jest taki dotyczący najświeższej audycji, dodawany dnia poprzedniego. Dajcie znać, że nas słuchacie. Może macie jakieś swoje przemyślenia na temat rzeczy, o których wspominamy na audycji. Zachęcam, jak najbardziej. No i standardowo, zanim przejdziemy do komiksów, chciałbym was zaprosić na przegląd newsów. Zaczniemy zeszytami komiksowymi. Ta publikacja doczeka się na jesień tego roku 38 numeru i właśnie dowiedzieliśmy się, jaki będzie temat, ponieważ każdy numer zeszytów komiksowych jest o czymś innym i tym razem jest to wojna. Premiera, tak jak już wspomniałem, na jesień. Deadline naboru publikacji, których można przesyłać na ten temat, to 31 maja, a wszystko na redakcja@zeszytykomiksowe.org. Zapraszam, żeby znaleźć zeszyty komiksowe na Facebooku i tam przeczytać więcej informacji na temat samego naboru. A teraz trochę o wydarzeniach, ponieważ 9 lutego w Warszawie przy ulicy Traktorzystów 20 w Domie Kultury Portiernia o godzinie 18 odbędzie się wernisaż wystawy w ramach komiksu. W ramach tego wernisażu będą prezentowane plansze i szkice z komiksów Trzy Siostry Anny Poszepczyńskiej i komiksu Mięcho od Rafy Janko. W programie właśnie jest owe oglądanie, ale też będzie skromny napitek i poczęstunek, pogawędki i możliwość zakupu komiksów. Wydarzenie również możecie znaleźć bez problemu na Facebooku, wpisując wernisaż wystawy w ramach komiksu. Również w piątek, ale tym razem 16 lutego o godzinie 18 we Wrocławiu w klubokawiarni Recepcja Ruska 46A odbędzie się spotkanie z Kasią Mazur, której nowy komiks miał dopiero co właśnie premierę w styczniu. To jest Zamaskowana z pamiętnika autystki. Spotkanie z artystką poprowadzi inna artystka też komiksowa, Marta Falkowska, i wydarzenie również znajdziecie na Facebooku, wpisując spotkanie z Kasią Mazur, autorką komiksu Zamaskowana z pamiętnika autystki. Teraz wydarzenia komiksowe. Poznaliśmy datę kolejnej edycji, bo już 35. Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier. Oczywiście standardowo w Łodzi, ponownie w Atlas Arenie, i to wszystko odbędzie się od 14 do 15 września, czyli troszkę wcześniej niż zwykle. No i oczywiście będą też wystawy w ramach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.
Zbliża się również 13. Krakowski Festiwal Komiksu. 22 marca do 24 został ogłoszony pierwszy gość zagraniczny i jest to José Muñoz. To jest artysta pochodzący z Argentyny, znany ze swojego kultowego dzieła z 1974 roku, Alak Sinner. Ten tytuł ukaże się premierowo właśnie na festiwalu od wydawnictwa Mandioka. Także jeśli Was interesuje taki klasyczny twórca, to koniecznie zajrzyjcie. To jest też nagradzany nagrodami artysta. Koniecznie zerknijcie. No i na sam koniec tutaj posiłkuję się Aleją Komiksu, serwisem internetowym, odnośnie nagród na tegorocznym festiwalu komiksowym w Angoulême, który miał miejsce pod koniec stycznia. To jest właściwie najważniejsze, największe wydarzenie komiksowe europejskie. No i tutaj oczywiście nagrody. I został nagrodzony komiks, najlepszy komiks, Monika od Daniela Klausa. To jest tytuł, który pojawił się u nas w Polsce za sprawą Kultury Gniewu. Również komiks wydany u nas przez wydawnictwo Egmont. Za najlepszą serię dostał nagrodę Miły dom nad jeziorem. Wyróżniono też komiks Contrition, który również był wydany u nas w ramach wydawnictwa Nagle. Tutaj jeszcze doczytuję, że wśród nagrodzonych została Grand Prix wyróżniona artystka Posy Simmons. I to by było na tyle, jeśli chodzi o przegląd samych newsów, a my zaraz udajemy się w podróż po naprawdę różnych, mocno od siebie światów. Gideon Falls. Seria niesamowicie wyjątkowa w tym, co się w środku dzieje. Będę chciał podsumować tę serię, powiedzieć o szóstym tomie, dlatego będę trochę zahaczał o pewne szczegóły, które były w tomach poprzednich, ale nadal postaram się nie odnosić się bezpośrednio do konkretnych wydarzeń z komiksu, aby nie psuć Wam żadnych niespodzianek i tej niesamowicie interesującej podróży, jaką ten komiks oferuje. Jest to seria wydana u nas po polsku przez wydawnictwo Mucha Comics, w oryginale Image Comics, no bo tutaj bardzo często od Muchy właśnie z tego amerykańskiego wydawnictwa do nas przychodzi. No i za tą serię odpowiada Jeff Lemire, scenariusz, Andrea Sorrentino, rysunki i Dave Stewart za kolory. Gideon Falls jest oczywiście opowieścią, która zaczynała się od takiej od opowieści grozy, która zamieniła się w opowieść grozy z elementami multiversum, metafizyki, łamania czwartej ściany w narracji komiksowej względem czytelnika. Jest to niesamowicie szalona podróż. I to wszystko ze względu na charakterystyczną czarną stodołę, która się przewija przez całą tą serię i jest właściwie punktem zapalnym dla całej tej historii. Ponieważ zaczynaliśmy od tajemnicy właśnie czarnej stodoły w tomie pierwszym za pośrednictwem wprowadzonych tam bohaterów i to wszystko zaczęło się coraz bardziej komplikować. I to skomplikowanie to chociażby ten właśnie motyw multiversum, gdzie skaczemy po różnych od siebie Gideon Falls, tej miejscowości małej, która jest też jakby pełni rolę bohatera. Myślę, że śmiało można stwierdzić, że Jeff Lemire napisał komiks, w którym nie tylko żywe istoty pełnią rolę postaci, ale że też Gideon Falls jest swego rodzaju tutaj postacią, tak jak czasem się o tym mówi, nie wiem, że Gotham City jest w jakichś publikacjach z Batmanem również postacią. Tak tutaj Gideon Falls też można za to uznać. Bez Gideon Falls właściwie nie mamy całego tego fantastycznego zamieszania, jeśli mógłbym tak to określić. Finał w szóstym tomie no doprowadza nam wątki do końca. Sprawy się rozwiązują, jak żeby inaczej. Natomiast z Jeffem Lemirem jest tak, że te zakończenia są produkowane różnie i mam wrażenie, że przy Gideon Falls trochę jak przy Ascenderze, tutaj w tym ostatnim tomie troszeczkę na prędko pewne rzeczy zostały zamykane, przez co niektóre tajemnice, niedomówienia
nie miały też tak do końca trochę miejsca, aby lepiej wybrzmieć. I oczywiście nie chodzi mi o to, że mam zarzut, że twórca nie wyjaśnił wszystkich tajemnic, które się gdzieś tam wokół toczyły i że nie mamy wszystkiego wyłożonego na tacy, ale wydaje mi się, że kilka takich istotnych elementów trochę mogłoby dostać więcej czasu antenowego, pozwolę sobie użyć takiego porównania, bo były to po pierwsze bardzo ciekawe wątki, a po drugie, no naprawdę budziły wyobraźnię i chciano się dowiedzieć, dlaczego coś jest tutaj tak bardzo ważne i jak do tego doszło. No nie dostajemy tych odpowiedzi, niektóre są trochę skompresowane tak, że trochę trudno ogarnąć, co tak właściwie się stało, a już i tak jesteśmy wprowadzeni w bardzo skomplikowaną opowieść, gdzie mamy motywy przeskakiwania do różnych rzeczywistości, różnych światów, gdzie też postaci się ze sobą mieszają, mieszają się też cały timeline, że tak powiem, ta cała linia czasowa i trochę gubi się w tym ten nastrój horroru, niepokoju, który towarzyszył nam od samego początku, bo w teorii oczywiście nadal mamy to wielkie zło, które wyszło i próbuje się wydostać za pośrednictwem tej czarnej stodoły, ale wcześniej one bardziej straszyło, jeśli mogę tak to określić. Siało znacznie większy niepokój przez, nie wiem, pierwsze 4 tomy, a w momencie, kiedy ta historia się trochę bardziej rozbudowała z tym multiversum i dowiadujemy się więcej, czym jest ten byt, to trochę on traci aż tak na znaczeniu, na tym strachu. I fakt, jakby to jest oczywiste, że jeśli dowiadujemy się o czymś złym, tajemniczym więcej, to traci też na tym tą swoją złowieszczość. Ale nie, jakby ten byt kojarzy mi się trochę z homunculusem z Fullmetal Alchemist, gdzie on do samego końca był naprawdę przerażający i budził strach i taki, w cudzysłowie, szacunek od czytelnika. Tutaj trochę się to traci. Nie tylko to się traci, ponieważ Jeff Lemire pisze bardzo często historie rodzinne, gdzie jest jakiś konflikt rodzinny, gdzie ktoś próbuje się odnaleźć, pogodzić i tak dalej. Nie zabrakło też tego tutaj, w Gideon Falls. I mam wrażenie, że im dalej szliśmy w głąb tej całej opowieści, tym bardziej ta rodzina szła na bok i ona oczywiście, postaci robiły rzeczy, dochodziły z punktu A do punktu B, osiągały jakieś cele, ale cały ten emocjonalny ładunek, mam wrażenie, że już się rozwiązał trochę wcześniej i stracił jakby na tym całym uderzeniu, które mógłby wywołać u osób czytających ten komiks. Co natomiast niezmiennie zostaje na tak samo wysokim poziomie i po prostu zachwyca coraz bardziej z tomu na tom, to ilustracja od Andrei Sorrentino. Te wszystkie zabawy kadrem, te łamanie takiej czwartej ściany, mam tu na myśli to, jak strona się jakby na przykład gniecie albo wywraca, niedosłownie oczywiście fizycznie, ale jakby narracyjnie, gdy nam oko podąża za tym wszystkim, to no, dzieją się rzeczy. Tutaj trochę podejrzewam, że serię się znacznie lepiej oglądało i czytało w zeszytach, gdzie grzbiet nie przeszkadzał w rozkładaniu na płasko tych wszystkich rozkładówek, które tutaj mamy. Być może też to w wersji cyfrowej znacznie lepiej jest odebrane, ale w wydaniu zbiorczym, kiedy nie możemy tak na płasko kartek idealnie rozłożyć, to nie wszystkie te plansze robią aż tak dobre wrażenie, jakby mogły ostatecznie robić. Niesamowicie Andrea Sorrentino tutaj ilustruje ten psychodeliczny klimat i to, co Jeff Lemire chciał tutaj przekazać. I to jest nadal na bardzo wysokim poziomie i powoduje absolutną immersję czytelnika w cały ten porąbany świat. Co tutaj bym chciał zaznaczyć? Ostatni tom to dosłownie ostatni zeszyt serii, więc można się by spodziewać, że trochę tego mało, ale mamy tutaj dorzucone bonusy z wydania pierwszego Deluxe'a Gideon Falls amerykańskiego, gdzie mamy naprawdę sporo fajnych dodatków, gdzie możemy zobaczyć właśnie, jak Andrea Sorrentino pracował na przykład nad niektórymi rozkładówkami, albo mamy wyjaśnione budowanie osi czasu wszystkich wydarzeń. I mamy też
coś niesamowitego, bo wgląd we wczesną wersję jednej z postaci, którą poznajemy w Gideon Falls, Jeff Lemire opisuje fascynującą drogę tego, jak Gideon Falls w ogóle skończyło swoją podróż jako komiks, który trzymamy obecnie w ręce. Jeśli interesują Was takie wglądy w twórczość artystów, to tutaj macie zarówno mega fajną możliwość zobaczenia to od strony ilustracyjnej, jak i scenariuszowej. Historia drogi Gideon Falls naprawdę jest fascynująca. Mamy ten pierwszy wstępny komiks, gdzie jedna z postaci w ogóle nie przypomina swojej tej, którą ostatecznie się stała. Także serdecznie polecam chociażby pod tym kątem. Jest to bardzo na swój sposób też inspirująca historia. Podsumowując, zakończenie może nie jest do końca mocno satysfakcjonujące. Na pewno Gideon Falls broni się w 100% za każdym razem formą, samą jakby ilustracją i grafiką. Scenariuszowo trochę się rozpływa to momentami i jesteśmy bardziej zagubieni niż mamy jakiś ten konkretny cel gdzieś tam na końcu, gdzie czujemy tą satysfakcję z przebrnięcia przez tą opowieść. Aczkolwiek początek, środek jest naprawdę nadal fascynujący. Myślę, że tutaj będzie też poniekąd ta mityczna kwestia gustu, że tak brzydko powiem. Być może Wam przypadnie to zakończenie. Dla mnie było trochę mało satysfakcjonujące, ale to nadal jest bardzo dobry komiks. Gideon Falls, tom 6, jak i cała seria z wydawnictwa Mucha Comics. Wracamy do Sandmana z wydawnictwa Egmont. Seria stworzona przez Neila Gaimana, jeśli chodzi o scenariusz, i przez bardzo bogatą grupę osób ilustrujących, ponieważ praktycznie w każdym tomie znajdujemy kogoś nowego. Czasem się niektóre osoby powtarzają, przenikają przez te poszczególne historie, ale generalnie Gaiman jest tą osobą odpowiedzialną za warstwę fabularną i scenariusz. Tom szósty ponownie nie jest tomem, który posuwa nam de facto główną fabułę rozpoczętą na początku serii do przodu, ponieważ mamy tutaj zbiór 9 historii osadzonych w różnych miejscach i w różnym czasie, gdzie nasz główny bohater, gdzie tytułowy bohater, władca snów, Sandman, pełni rolę drugo, a czasem nawet wręcz trzecioplanową. W niektórych historiach przewija się przez jej większość, w innych jest dosłownie wspomniany tylko albo pojawia się na ostatnich kadrach. Przyznam szczerze, że w teorii pomysł antologii w tego typu świecie jest bardzo fascynujący, ale on mnie troszeczkę już zmęczył i nie będę ukrywać, że szósty tom na początku mnie wynudził. Ponieważ te historie, które były prezentowane, nie były jakoś fascynująco wciągające. Tutaj też trzeba dopowiedzieć, że spotykamy się z prawdziwymi osobami w tym komiksie. Są to nieraz postaci właśnie historyczne, które żyły naprawdę. I to jest coś, co będzie nas intrygować. Chociaż mnie na początku nie porwało. Kiedy w końcu przechodzimy do opowieści osadzonej w starożytnym Rzymie, to wtedy mam wrażenie, że historie zaczynają się dziać tutaj bardziej osobiste, personalne, gdzie rzeczywiście intryguje nas los postaci, jakie nam Neil Gaiman tutaj przedstawia. Rysunkowo też mam wrażenie, że od tego momentu wszystkie te komiksy są znacznie ciekawiej zilustrowane. Poza tym, że mamy do czynienia z postaciami historycznymi, to oczywiście przewija się też gościnnie trochę postaci, które już poznaliśmy wcześniej w ramach Sandmana, przez co oczywiście ten album czytany w zupełnym oderwaniu od całej serii, no nie sprawdziłby się zbyt dobrze. Ja jestem oczywiście przeszczęśliwy jak kruk Matthew, towarzyszący Sandmanowi się tutaj pojawia ponownie. Bardzo lubię go oglądać w tych komiksach, ma w sumie najciekawsze dialogi ze wszystkich postaci i jego charakter po prostu jest bardzo, no daje frajdę taką dodatkową samej lektury. Tak jak wspomniałem, no antologia. Przy antologiach często podkreślam to, że ciężko je zwykle ocenić skrajnie
jako albo bardzo złe, albo bardzo dobre, ponieważ tutaj każde pojedyncze historie będą nam robić zupełnie inne wrażenia. I tutaj jest oczywiście tak samo, aczkolwiek jest tutaj chyba więcej takich na plus niż na minus, więc mógłbym ostatecznie powiedzieć, że jest to jak najbardziej bardzo dobry zbiór pod kątem antologii. Jest tutaj też oczywiście, no, właściwie cały Sandman, trudno to w jakikolwiek sposób zignorować. Cały Sandman w twórczości Gaimana to jest oczywiście też multum nawiązań nie tylko do historii per se, ale też do literatury, sztuki, gdzie ktoś nie do końca obeznany z tymi odwołaniami, których Gaiman tutaj używa, może się czuć trochę zagubiony. I wydaje mi się, że dlatego niektóre z tych historii w tej antologii mi nie podeszły, ponieważ nie znałem zbyt dobrze, aż tak dobrze kontekstu kulturowego. Natomiast moim zdaniem no, historie powinny też się same w sobie bronić, niezależnie od tego kontekstu. Bo te kolejne, o których wspominałem, to nie jest tak, że wszystkie z nich znałem wyśmienicie ten kontekst, a jednak mimo to były bardzo wciągające. No i właśnie, chyba to wspominałem to słowo wcześniej, były osobiste. Tragedie tych postaci, które są przedstawiane, są naprawdę dotykające i Gaiman jak zwykle stara się tutaj nam no, dać trochę do myślenia na temat naszego losu, naszego zachowania, społeczeństwa i tak dalej. Coś, co mógłbym wymienić za minus, chociaż podejrzewam, że to jest naprawdę bardzo kwestia dyskusyjna, to sposób, w jaki Gaiman pisze te komiksy. Ponieważ za jednym razem ma się wrażenie, że Gaiman pisze po prostu kolejną książkę, gdzie mamy mnóstwo opisów tego, co się dzieje, a nie jest to pokazywane. To są momenty, kiedy ma się wrażenie, że to, co właśnie przeczytaliśmy, naprawdę bardzo długi opis zdarzeń, jest idealnym scenariuszem do tego, żeby go zilustrować, jak te rzeczy się dzieją, gdzie możemy to pokazać obrazem. Tymczasem Gaiman no, tutaj głównie nas zalewa słowem. Czasem to dosyć płynnie przechodzi z narracją obrazkową, a czasem ma się wrażenie, że hej, jakby to jest, po to mamy to medium, żeby rzeczy pokazywać, a nie tylko je opisywać nie wiadomo jak długo. Ale z drugiej strony później mamy zaraz inną historię, gdzie jest to wykonane właśnie zupełnie inaczej, już tak bardzo komiksowo, że rzeczywiście słowo idealnie współgra z narracją obrazem. Także nie wiem, czy to były personalne wybory Gaimana, czy może one miały większy związek z tym kontekstem. Mnie się to tutaj po prostu niespecjalnie podobało. Także dla mnie szósty tom Sandmana, w ogóle jego podtytuł to Refleksje i przypowieści, więc też bardzo dużo mówiący pod kątem tego, że to antologia, wywołał u mnie taki roller coaster trochę, bo na początku nudziłem się, a później zaczęło się robić coraz ciekawiej i coraz bardziej angażująco, może w ten sposób powiem. Także mam nadzieję, że wy wyniesiecie z tej lektury same te pozytywy i oczywiście trzymam kciuki też, że początek będzie dla was znacznie przyjemniejszy niż dla mnie. Sandman, tom 6 z wydawnictwa Egmont. Prosto z kadru przechodzimy do ostatniego komiksu. Będziemy omawiać tutaj drugi tom z serii Scott Pilgrim od wydawnictwa Nagle. Seria komiksowa od Briana Lee O'Malley'a, twórcy kanadyjskiego. Komiks też jest osadzony w Kanadzie. Wczesne lata 2000 komiks powstawał i też we wczesnych latach 2000 jest osadzona sama akcja komiksu. Komiksu bardzo wyjątkowego. Drugi tom to ma podtytuł Scott Pilgrim kontra reszta świata. Zresztą chyba, jeśli dobrze pamiętam, to nawet taki tytuł nosił też film, ekranizacja, który też jest bardzo kultowy. No i cóż, komiks wychodzi bardzo późno w Polsce, ale całe szczęście wszystko w końcu do nas dotarło. Komiks bardzo specyficzny, bo opowiada o tym, jak to jest bardzo wielki skrót, który nie oddaje tego, jaki ten komiks jest wyjątkowy i dziki. Komiks opowiadający o tym, jak Scott Pilgrim zakochuje się w Ramonie Flowers, ale
kiedy zostają parą, to Scott Pilgrim musi dosłownie pokonać ex Ramony i dosłownie pokonać. Przychodzi osoba i Scott musi się z nią zmierzyć i ją no, zlikwidować. I to w takiej bardzo konwencji mangowo-growej, gdzie te walki są właśnie inspirowane takimi scenami z manga, jakie możemy kojarzyć z takich klasyków shonenowych, a po postaciach zostają monety, jak w grach. Także mamy połączenie mangi, gier, zresztą nawiązań do gier jest tutaj bardzo dużo w tym komiksie, więc osoby, które siedzą w popkulturze, będą się tutaj czuć w tym komiksie jak ryba w wodzie. No i oczywiście tom pierwszy był takim wprowadzającym, gdzie byliśmy świadkami skomplikowanej sytuacji Scotta Pilgrima, który właściwie umawiał się jednocześnie z dwiema dziewczynami naraz, z czego z tą pierwszą to bardzo, bardzo kwestionowalna decyzja moralna, a raczej nie kwestionowalna, tylko zdecydowanie nie było to zbyt moralne posunięcie ze strony Scotta Pilgrima. I co najciekawsze, jest on tutaj za to krytykowany, także bardzo jest fajnie, kiedy komiks nie gloryfikuje niefajnych rzeczy albo nie zostawia ich bez jakiegoś konkretnego komentarza, chociażby małego. W każdym razie drugi tom to troszeczkę inny klimat, też mam wrażenie, narracyjny, bo cały komiks póki co stwarza wrażenie dla mnie, bo pierwszy raz się z nim zapoznaję właśnie za pośrednictwem wydawnictwa Nagle, że jest to komiks poświęcony relacjom międzyludzkim. Skomplikowanym relacjom, nie tylko miłosnym, ale też przyjacielskim, ale też może o stawianiu swoich granic i o, mam nadzieję, bo to oczywiście w trakcie się okaże, i jakby brania lekcji z minionych doświadczeń. I o ile te miłosne sytuacje z pierwszego tomu w większości komiksu były tak dosyć śmieszkowo, radośnie pokazane, to tom drugi, autor w tomie drugim nas sprowadza trochę jakby na ziemię. Poznajemy trochę więcej z przeszłości Scotta Pilgrima, z jego doświadczeń poprzednich, jak nie było mu łatwo, nie tylko jeśli chodzi o relacje, ale ogólnie dostawał dosłownie w kość, kiedy trafiał na przykład do nowej szkoły. I chciałbym powiedzieć, że to jest poważniejszy tom, ale oczywiście nadal zachowuje ten swój klimat, gdzie ludzie się pojedynkują i tak dalej, więc to już jakby wam zostawiam, czy wy to będziecie traktować poważnie w ramach tego, tej stylistyki tego komiksu, czy będziecie to raczej tak śmieszkowo odbierać. Pojawia się tutaj naprawdę fantastycznie wyglądająca walka w centrum handlowym między dwiema postaciami, nie będę spoilerować jakimi, ale tak, drugi tom można zdecydowanie podsumować jako jeszcze większe zagłębienie się w dotychczasowe doświadczenia Scotta, ale nie tylko, jego otoczenia również. Poznajemy fakty z przeszłości nie tylko na temat samego Scotta Pilgrima, ale też kilku innych postaci, co jest tutaj dosyć istotne dla całego kontekstu. Oczywiście mamy dalej posuwany do przodu wątek pokonywania ex od Ramony przez Scotta i sposoby, w jakich się podejmuje, aby to zrobić, fantastycznie się je ogląda pod tym kątem. Ale tak, myślę, że to jest dużo powagi i na swój sposób jest to trochę nostalgiczne, kiedy szczególnie mam wrażenie starsze osoby, to znaczy starsze od naszego głównego bohatera, będą czytać ten komiks i jakby wyciągać, może nie, że znajdować zawsze identycznych sytuacji w swoim życiu, ale gdzieś, gdzie w jakiś sposób mogliby znaleźć coś analogicznego i zobaczyć, ta, rozumiem, albo Scott, co ty robisz i tak dalej. I tutaj się pojawia to, że historia jest angażująca. To jest najważniejsze, że jak jesteśmy zaangażowani w losy postaci, to komiks naprawdę wykonał fantastyczną robotę. Myślę, że i tak wykonał fantastyczną robotę, robiąc nawiązanie do gry Sonic & Knuckles, no ale to takie moje małe fanowskie wtrącenie, za które bardzo przepraszam osoby niezorientowane. Dużo oczywiście znów zabawy formą komiksową. Co tu dużo mówić? Jeśli pierwszy tom was kupił,
to drugi musi koniecznie się znaleźć na waszej liście lektur. Jeśli natomiast jeszcze mieliście wątpliwości, czy Scott Pilgrim jest dla was, to myślę, że drugi tom właśnie jest tym, który was, mam nadzieję, definitywnie do tej serii przekona, ponieważ jest on bardzo dobrze napisany i jeszcze lepiej nam przedstawia te postaci, za którymi myślę, że będziecie podążać przez lekturę tego drugiego tomu, no i jeszcze przez całą resztę serii. Także drugi tom Scotta Pilgrima z wydawnictwa Nagle. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek. Przypomnę, mówiliśmy o takich komiksach jak Gideon Falls, tom szósty i podsumowanie całej serii z wydawnictwa Mucha Comics, szósty tom z serii Sandman z wydawnictwa Egmont, no i przed momencikiem mieliśmy drugi tom Scotta Pilgrima z wydawnictwa Nagle. I cóż, dzięki za spędzenie tej godzinki właśnie z nami w Radio Afera z komiksem i mam nadzieję do usłyszenia już za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.